Krzysztof Rutkowski wspomniał swoje dawne wizyty w Rosji. Nie obyło się bez wątku finansowego. Był przerażony cenami w Moskwie. Krzysztof Rutkowski od lat wzbudza zainteresowanie swoją osobą. Jego status finansowy często staje się tematem dyskusji, a sam detektyw nie stroni od publicznego opowiadania o zgromadzonym kapitale. Ludzie w Polsce wstydzą się przyznać do tego, że są bogaci. To jest coś bardzo niedobrego. Ja nie mam się czego wstydzić, że jestem milionerem, wyznał w rozmowie z Jastrząb Post. Krzysztof Rutkowski o astronomicznych cenach w Rosji. Niedawno milioner gościł w programie Bez żadnego trybu portalu Fakt. Plac w jego trakcie opowiedział o swoich dawnych wizytach w Rosji. Jak się okazuje, w tym kraju istnieją gigantyczne dysproporcje pomiędzy biednymi i bogatymi ludźmi. Ceny, które były w turystycznych obiektach w Moskwie, przyp. Redaktor, w konfrontacji z cenami ulicy, były niebywałe. Kiedy ja lecąc do Moskwy, robiłem materiał ze stacją ABC, zaprosiłem dziennikarzy tej telewizji i moich współpracowników do restauracji. Było bodajże 8 osób, ja wziąłem ze sobą jakieś 3000 dolarów. Ta kwota w zupełności wystarczyłaby mi w każdym punkcie świata. Nawias otwierający kropka nawias zamykający. W ogóle tych pieniędzy nie wyjąłem i zapłaciłem kartą, bo wyszedł jakiś horrendalny rachunek, gdzie Coca-Cola kosztowała 20 dolarów, opowiedział detektyw celebryta. Rutkowski z rozmów ze zwykłymi Rosjanami dowiedział się, że nie chodzą oni do restauracji, bo ich nie stać. Przynajmniej tak było w czasie, gdy tam przebywał. Ile kosztowała komunia syna Krzysztofa Rutkowskiego? W maju Rutkowscy zorganizowali spektakularną imprezę komunijno-weselną, na którą wydali około 500 tysięcy złotych. Co więcej, z okazji pierwszej komunii młody Rutkowski otrzymał dwa samochody, sportowe BMW i auto elektryczne. Rutkowski z rozmów ze zwykłymi Rosjanami dowiedział się, że nie chodzą oni do restauracji, bo ich nie stać. Przynajmniej tak było w czasie, gdy tam przebywał.